Siemaneczko, ziemeczki, ja jestem Kamilowski, to z kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj nagrywamy sobie Q&A. Zapowiadałem wam na Instagramie, że będzie Q&A, więc jest Q&A. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem dla was sobie około 12 pytań, więc będziemy sobie na nie odpowiadali. Nawet może ich być 13, więc zobaczymy sobie. Ogólnie to na sam start zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. I co? Powoli wprowadzamy się już w content vlogowy, bo w piątek będę miał pewien wyjazd i będzie z tego świetny vlog, więc oczekujcie, bo naprawdę to będzie miód malina, więc tylko wyczekiwać. Ogólnie zapraszam was na Instagrama, bo stamtąd biorę wszystkie pytania. Jeżeli chciałbyś być w następnym Q&A, to wbijaj, właśnie tam będziesz miał wszystkie po prostu story, gdzie zadajecie mi pytania, więc ogólnie wbijaj i życzę ci miłego oglądania. A więc pierwsze pytanie jest takie: ile jeszcze zamierzasz robić YouTube? Czyli ile jeszcze po prostu lat będę na YouTube? Ja na YouTube będę aż do tego czasu, kiedy się już nie skończę, aż do takiego totalnego zera, więc będę na YouTube jeszcze parę lat, zobaczymy jak to jeszcze będzie. Chcę być do końca, tylko wiecie, jak już później mnie nikt nie będzie oglądał, no to co mam tutaj robić? Zobaczymy, na razie się zapowiada fajnie, bo niby mam tą samą aktywność, ale i tak stali widzowie są zawsze na streamkach codziennie, więc ogólnie stali widzowie po prostu jak są, to mi jest i tak. Ja jestem po prostu szczęśliwy, jest mi miło po prostu jak są ci stali widzowie właśnie na streamkach i na odcinkach, bo jak widzę te same osoby, to zawsze mi się po prostu uśmiech na twarzy pojawia i tak w sumie można zakończyć odpowiedź do pierwszego pytania. Drugie pytanie: cieszysz się, że wracamy do szkoły? Ogólnie to z jednej strony się cieszę, z drugiej nie, ponieważ pierwsza sprawa jest taka, że zobaczę się z moimi ziomkami, z którymi się dawno nie widziałem przez tą kwarantannę, przez te zdalne się nie widziałem z nimi długo, w końcu się z nimi zobaczę, ale z drugiej strony nie mam totalnie żadnych notatek, więc to też jest niestety przypał dla mnie oraz dla moich ocen. Na razie mam oceny dobre, zobaczymy, może będzie jakaś taka łaska dla nas, że nie będą tych notatek sprawdzać, chociaż wątpię, ale zobaczymy jak to po prostu będzie. Trzecie pytanie: czy masz jakieś zwierzątka, jak tak to jakie? Ja mam ogólnie psa, mam go już 2 miesiące, on sam ma 4 miesiące, jest to piesek Pinscher, taka rasa, jest to szczeniak jeszcze, więc kto widział na streamach, ten widział, bo pokazywałem go parę razy na streamach, więc kto był wtedy, no to widział, więc lecimy dalej. Jakie masz plany na wakacje? Na wakacje miałem mieć plany bardzo fajne, ale niestety one legły w gruzach, ale no zobaczymy, raczej wakacje spędzę z rodzinką i z kumplami na dworze, bo pewnie będziemy sobie na jakieś baseny jeździli, czy gdzieś po prostu będziemy sobie jakieś imprezki robili tutaj, na przykład na baseny, jakieś ogniska i tak dalej, więc na razie to tak to będzie chyba wyglądało. A czy pojadę gdzieś? No nie wiem, czy gdzieś będę wyjeżdżał, zobaczymy. To wszystko zależy od stanu, jaki jest w tym momencie w Polsce, więc lecimy dalej. Piąte pytanie: czy grasz coś oprócz CS-a? Grałem w GTA RP i też trochę Fortnite'ika sobie zacząłem pykać. Tak właśnie ostatnio mnie taka zajawka znowu złapała na Fortnite'ika, więc sobie pograłem, bo fajnie się gra, ale no niestety to nie jest znowu to samo, ale w CSK też gram i w RP czasami gram, ale aktualnie nie mogę pograć, bo pewną blokadę dostałem, ale dobra, lecimy sobie do szóstego pytania. Kiedy odcinek? No i odcinek jest właśnie teraz, kiedy to właśnie oglądasz, to jest odcinek, więc zostaw łapkę w górę, jeszcze raz przypomnę. Siódme pytanie: twoje ulubione zwierzę? Moje ulubione zwierzę to są psy, od urodzenia miałem psa, przebywałem w środowisku z psami, więc psy to są moje ulubione zwierzęta i raczej tego nigdy nie zmienię. Ósme pytanie jest takie: będzie RP na kanale? RP może kiedyś się pojawi, ale to jak już na jakimś drugim kanale, bo myślę, że na pierwszym na razie będziemy sobie vlogowali. Myślę, że na razie nie potrzeba tutaj zmieniać kontentu na RP. Na razie będziemy vlogowali i może czasami się pojawią jakieś gierki, ale jak już to z jakimiś youtuberami. Więc dobra, lecimy do następnego pytania, a następne pytanie jest takie: ile miałeś lat, gdy nagrałeś swój pierwszy film? Ja ogólnie, jak to pokazywałem w odcinku tam, gdzie oglądałem stare filmy, pierwszy odcinek pojawił się 8 lat temu, ja mam w tym roku 16, więc prosta matematyka, miałem wtedy 8 lat i wtedy właśnie mój pierwszy film nagrałem. A ten, który się pojawił na tym kanale, to był około 5 lat i wtedy miałem 11 lat na tym kanale oczywiście, na którym teraz to oglądacie. Więc dobra, więc teraz dziesiąte pytanie: czy planujesz zrobić daily na kanale?
Może kiedyś zrobię daily, ale to bym musiał mieć pomysły na odcinki, bo na razie tych pomysłów nie mam, dlatego po prostu albo jakieś wymyślam, albo po prostu pytam się was, co na przykład mogę nagrać, co was by uszczęśliwiało. Więc dobra, 11 pytanie jest takie. Co dalej z YouTube'em? Kiedy jakieś vlogi fajne? Ogólnie to z YouTube'em aktualnie jest tak, że bardzo chce mi się nagrywać, aczkolwiek właśnie, tak jak to mówiłem na streamach, trochę mi to psychikę niszczy, że czasami YouTube mi utnie zasięgi podczas tego, kiedy ja się bardzo staram na filmie, to ucina mi zasięgi i wtedy to mnie bardzo demotywuje. Ale jak widzę wasze wsparcie na streamach, to jest ono bardzo duże i po prostu stwierdzam, że będę to robić dalej i nie dobije mnie to nigdy, więc spokojnie, nie martwcie się o to, co dalej, po prostu lecimy do przodu i nie zatrzymujemy się, pamiętajcie. A więc ostatnie pytanie jest takie, czy masz jakieś plany co do stanowiska albo ogólnie pokoju, coś ulepszyć, coś zmienić? Więc ogólnie już wam tutaj śpieszę z odpowiedzią, ogólnie to aktualnie nie mam tak jakby pianek, także na przykład jak na streamach robię, to u dołu właśnie widać, że nie ma tych pianek, są takie inne pianki innego rodzaju, więc ogólnie to będę za niedługo zamieniał i te pianki, które widzicie za mną, takie będą praktycznie na całej ścianie, tylko oczywiście muszę chwilę sobie jeszcze pozbierać pieniądze i jak uzbieram sobie pieniądze, to po prostu je zamówię i właśnie to jest taki największy upgrade. A do stanowiska, no to bym pomyślał nad jakimiś nowymi słuchawkami, bardzo bym chciał bezprzewodowe, ale oczywiście muszą być na to pieniądze. Też bardzo na przykład bym chciał nową jakąś myszkę, ale na razie po prostu nie potrzeba mi, bo śmigam na tej Krypton 770, co prawda scroll mam rozwalony, ale i tak śmigam. A co tak jeszcze można pomyśleć, no to komputer, to jest oczywiście największy upgrade jaki bym chciał, ale oczywiście to musi trochę pokosztować, bo na pewno w tych czasach karty graficzne są bardzo drogie, więc no bym musiał jakieś z 8009 wybulić właśnie za ten komputer, więc to by musiał być taki solidny upgrade, który na pewno bym musiał tutaj poświęcić bardzo dużo pieniążków. Na razie wolę wydać sobie na coś innego niż na razie na stanowisko, bo stanowisko i tak mam na razie dobre, nie potrzeba mi lepszego, więc tyle po prostu dla tej odpowiedzi. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję bardzo, że obejrzałeś go do końca. Mam nadzieję, że ci się podobał. Zostaw subskrypcję i pamiętaj, wbijaj na social media, które masz w opisie. I najważniejsze jest to, żebyś wbił na Instagrama, bo tam macie codzienne stories i czasami nawet jakieś live'iki. Ale live'iki to bardziej na YouTubie, codziennie o godzinach wieczornych, a może nawet czasami o 16, 17, coś takiego, tylko oczywiście teraz jest szkoła, więc niestety, ale będą one troszkę później, ale pamiętajcie, zawsze godzinki wieczorne na kanale Kamilowski. Ja wam dziękuję jeszcze raz i siemanko.